Я Пустоветов Дмитрий Валерьевич, 84-го года рождения, 8-го. Так, 88-й рочник. В данный момент военнослужащий войсковой части 71-718. Jednostka nazywa? Полк, который дислоцируется в городе... Полк Стрелецкий. Шали Чеченской Республики. С Чечени. Российской Федерации. Прохожу военную службу по контракту на должности командира отделения. Так, контракт. Контрактовый. Нахожусь на территории Украины, в плену в силовых структурах. Znajduję się na terenie Ukrainy w niewoli, w siłowych strukturach, jakby. Tak jak 24 февраля po приказу своих командиров. Dlatego, że 24 lutego z rozkazu swojego dowództwa przekroczyłem granicę z Ukrainą. W chodzie marsza my wybiegaliśmy na город Melitopol. Ruszyliśmy w stronę Melitopola. A stąd mieliśmy z Melitopola ruszyć na Donieck. I spotkać się tam ze 150. dywizją. I z nimi pojechać do zapory Tamy w Chersoniu. Po pути my zastanowili się na nocówkę około деревни Черниковка. Zostaliśmy na nocleg na wsi Czernichowka. Nocówkę około деревни Черниковка, откуда я получил задание. Obok tej wioski. Tak, stąd dostałem rozkaz od dowództwa dokonać wywiadu drogi, jakby zbadać drogę. Jechaliśmy z nimi i pod miastem Kujbyszewo. No, trafiłem do niewoli. Znajduję się tutaj z rozkazu swojego dowództwa. Którzy na początku przekonywali nas, że ludność cywilna będzie nas tutaj spotykać z uśmiechem na twarzy. I że będziemy wyzwalać tak ludność cywilną przed faszystami, którzy znajdują się na terenach Ukrainy. Nie widziałem tutaj nic takiego. Tak, wcześniej miałem służbę w innych jednostkach. Tam jednostki Straży Granicznej. Tam też. Teraz też miałem służbę w Wagnerze, w tej prywatnym wojsku, czy jak to się nazywa. No, najemnikiem był. Z którymi też latałem do Syrii. I tam wykonywaliśmy zadania. Mogę powiedzieć tylko jedną rzecz, to co nam opowiadali, że tutaj, że tu jest tak źle i że ludność cywilna tutaj cierpi niby od władzy. To wszystko nie jest prawdą.